Witam Państwa serdecznie. Chciałabym tutaj przedstawić pewne tematy, które są organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości tutaj w Gostyniu. I to są tematy stricte skierowane dla przedsiębiorców, czyli dla Was. Proszę Państwa, macie bezpłatne szkolenia. Na chwilę obecną są to trendy związane, jak rozwinąć własną firmę, jak przy tym można powiększyć własne zyski. Dnia dzisiejszego jestem akurat po szkoleniu Akademia Menadżera. Ku świetnemu zaskoczeniu, tak jak prowadzę szkolenia dla Urzędu Miasta Poznania, dla przedsiębiorców, którzy już działają na rynku 10-20 lat, jestem zaskoczona frekwencją. Było aż 27 osób, jeszcze mieliśmy na liście rezerwowej. Szkolenie takie proste. Delegowanie zadań, planowanie, organizowanie. Proszę Państwa, z autopsji, jako doradca, który prowadzi własną firmę Consulting Coaching Business, okazuje się, że to, co jest proste, okazuje się problemem. Bo w jaki sposób tak delegować zadania, żeby były wykonywane i przyczyniły się do rozwoju firmy, jednocześnie nie stanowiły konfliktu w firmie, a jednak, proszę Państwa, każdy z nas jest inną osobą. I to jest właśnie bardzo ważny element, żeby tak zarządzać firmą, tak motywować ludzi i tak przewodzić, żeby każdy był zadowolony. Zgodnie z filozofią Kaizen zarządzania, można powiedzieć zarządzania jakością, czyli filozofia zarządzania japońskiego, polega na tym, że zadowolony pracownik będzie o 40% bardziej wydajny. I on widzi jako specjalista na swoim stanowisku pracy, jak ulepszyć, jak udoskonalić daną maszynę, albo jak, dajmy na to, udoskonalić proces, w którym pracuje. Proszę Państwa, z doświadczenia mojego okazuje się, że rozkazywać potrafimy wszyscy, ale delegować rzadko kto. Bo delegowanie polega na tym, że mamy czasokres określony, konsekwentnie co, kiedy, tak? Ale później trzeba mieć konsekwencje, rozliczenie tego wszystkiego. Okazuje się, że dzisiaj, jak robiliśmy takie proste metody, przykładowo metodę Foucault, czyli konstruktywnej krytyki, okazało się, że liderzy, którzy byli na sali, na 27 osób tylko jedna osoba zrobiła prawidłowo. Ale to cieszy. Dlaczego? Widzimy w tym postęp rozwoju, że firmy chcą się rozwijać, szczególnie menadżerowie i liderzy. Na chwilę obecną, szkoląc, zauważyliśmy duże tendencje wzrostowe na szkoleniach związane z elementem sprzedaży, zarządzania, a wręcz nawet zarządzania marketingowego, czyli przedsiębiorcy chcą się rozwijać. I proszę Państwa, taką puentą chcę Was zaradzić, żeby korzystać tutaj ze szkoleń w Gostyniu, ponieważ są świetnie organizowane, a przede wszystkim zyskacie oprócz cennej wiedzy praktycznej uśmiech, zadowolenie i relaks. Czyli czego można chcieć więcej? Zapraszamy serdecznie.